Dziś przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Jak ważny to problem w naszych czasach, zdaje sobie sprawę chyba każdy. W Rudzie Śląskiej odbyła się konferencja pod tytułem Od bezradności do zaradczości, czyli o wzmacnianiu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Głównym celem było przybliżenie sposobów budowania wytrwałości i kształtowania odpornych emocjonalnie młodych ludzi. Karolina Komada. ABC pierwszej pomocy psychologicznej to coś, co powinno uchronić młodych ludzi, którzy coraz częściej czują się bezradni, wołają o pomoc i potrzebują narzędzi, które pozwolą im radzić sobie w sytuacji kryzysowej. Aby nie uciekali przed wyzwaniami, żeby wiedzieli, że wyzwania są codziennością i w każdym dniu i my wszyscy się z tym spotykamy i żeby potrafili sobie radzić z tym, co ich otacza w rzeczywistości. Pomoc specjalistyczna, psychiatria, psychologia nie zapewnia bezpośredniej opieki. Jest wiele młodych ludzi, którzy tej opieki nie posiadają. Zatem musimy nauczyć rodziców, nauczycieli i młodych ludzi odporności psychologicznej. I właśnie w zakresie tej odporności psychologicznej wiele placówek w województwie śląskim od lat szkoli pedagogów. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS od 4 lat prowadzi kampanię Pomimo Bądź, która jest kierowana do osób dorosłych. Bo to, w jakiej my kondycji jesteśmy dorośli, bardzo wpływa też na to, w jakiej kondycji są nasze dzieci. W związku z czym, jeżeli dorośli, powiedzmy sobie po COVID-zie, tak, są faktycznie w słabszej kondycji psychicznej, to o kogo się ma to dziecko oprzeć? Pomimo tego, że dziecko pokazuje różne zachowania, różne emocje, pamiętaj dorosły, ty jesteś dla niego ważny. I przede wszystkim dorosły powinien zauważyć pierwsze niepokojące sygnały, które świadczą o pogarszającej się kondycji psychicznej dziecka. Będzie to wycofanie, czyli gdzieś już pod kątem rozmowy z dzieckiem. Wydaje mi się, że tutaj to odosobnienie. Trzeba jednak z dzieckiem dużo rozmawiać, dużo poświęcać czasu, pytać jednak, jak było dzisiaj w szkole, te fajne rzeczy, które się odbywały, uczestniczyć jednak w życiu tych dzieci. Specjaliści przypominali, że edukowanie kadry pedagogów czy psychologów to tylko działania profilaktyczne. Kolejne, te przyszłościowe kroki powinny skupić się na rozszerzeniu kadry specjalistów i zmianach systemowych.